Znaleźliśmy odpowiedź na nurtujących niektórych pytanie, gdzie jest Nemo. Nemo jest w Dąbrowie Górniczej i czeka na wszystkich spragnionych ochłody i dobrej zabawy. Na kolejny weekend z przeglądem zabieramy Was do wodnego świata Nemo. Jest to centrum rozrywki dla całej rodziny na cały dzień. Dla małych i tych nieco starszych. Latem i zimą. Ilość propozycji spędzenia tam czasu powinna sprostać nawet najbardziej wybrednym gustom. Oczywiście podstawą są baseny. Dla szukających przede wszystkim rozrywki i przyjemności jest do dyspozycji basen rekreacyjny i basen wypływowy czynny cały rok. Do kąpieli zachęca ciepła woda, w słoneczne dni podgrzewana solarami. Maluchy mogą popluskać się w przygotowanych dla nich brodzikach albo zjechać jedną ze zjeżdżalni. Dla osób narzekających na codzienny stres czeka cieplutkie i pełne bąbelków jacuzzi oraz wodne bicze. Są też dwa baseny sportowe, jeden w środku, a drugi na wolnym powietrzu. To propozycja dla bardziej zaawansowanych pływaków i dbających o dobrą kondycję. Planowaliśmy urlop na Mazurach, co prawda, ale ze względu na pogodę musieliśmy zmienić swoje plany. I tak po analizie stron internetowych znalazłem ciekawy akwapark tutaj właśnie w Dąbrowie Górniczej. A z tego względu, że moje dzieci są, kurczę, no bardzo lubią kąpiele wodne, wybraliśmy się tutaj. Dla miłośników wysokich temperatur czekają sauny suche i parowe zarówno w środku budynku, jak i na zewnątrz. Na szczególną uwagę zasługuje drewniana sauna fińska. Dla bardziej zaawansowanych saunowiczów przygotowano saunę ekstremalną. Jest to w zasadzie sauna do przeprowadzania zawodów w saunowaniu. Jest pierwsza w Polsce, bo u nas to jest do tej pory nie rozpowszechnione. Polega to na tym, że to jest podgrzewana temperatura powietrza do 110 stopni i co 30 sekund polewane jest piec wodą. To daje wilgotność około 100%. Nemo to przede wszystkim relaks, a jest w czym wybierać. Można wybrać się na masaże, do groty z wodospadem albo do groty solnej. Wygodne leżaki, specjalnie dobrane oświetlenie i uspokajająca muzyka każdego wprowadzą w błogi stan. Dla osób, które postanowiły na poważnie zadbać o swoją kondycję, czeka siłownia z profesjonalnymi instruktorami, którzy dobiorą odpowiedni program ćwiczeń. Nasza siłownia składa się z dwóch części. Tutaj na tej części, na której jesteśmy, to jest typowo ciężkoatletyczna część. Druga część to jest typowo aerobowa, przeznaczona dla pań, które chcą troszeczkę zrzucić zbędnych kilogramów, troszeczkę nabrać kondycji. Natomiast ta część jest przeznaczona typowo dla części męskiej naszej klienteli. Tutaj przychodzą panowie, którzy chcą nabrać sylwetki, którzy chcą poprawić swoją kondycję również, no i przede wszystkim nabrać mięśni. Na zabawę w kręgu przyjaciół polecamy kosmiczną kręgielnię i klub bilardowy. Atrakcje, fajne baseny, dzieci mają się gdzie pobawić. No klub jak widać bardzo fajny, trafiliśmy do niego pierwszy raz, ale nam się podoba już, także będziemy przychodzić częściej na pewno. Bardzo dobra atmosfera, bardzo dobra obsługa, jedzenie, spożywanie i mają znakomite stoły. Bezwzględnie wydaje nam się, że w tym regionie są bezwzględnie najlepsze, więc naprawdę warto tutaj przyjechać. Dopełnieniem dnia pełnego atrakcji jest dyskoteka. Szczegółowe informacje o cenach, godzinach otwarcia i poszczególnych atrakcjach możecie znaleźć na stronie www.nemo-wodnyświat.pl.